Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie zapraszam. Dziś na naszej wyspie zaczynamy od pięknych pań, ale nie wystarczy im się tylko przyglądać, są aż dwie. Natomiast jedna z nich czymś delikatnym różni się od drugiej. No i teraz pytanie, czym? Tutaj trzeba umieć opisać te różnice, przy czym no nie chodzi tutaj o jakiś profesjonalny opis szczegółowy, tylko tak mniej więcej, żebyśmy wiedzieli, że faktycznie udało Ci się tę różnicę odnaleźć, że ją widzisz. Oczywiście, że nie wystarczy powiedzieć na górze, na dole, z lewej czy z prawej strony, ale na tyle własnymi słowami umiejętnie opisać, żebyśmy mieli pewność, że tę różnicę udało Wam się odnaleźć. Jeżeli już ktoś z Was widzi, bo ma na tyle dobre oko, to od razu zapraszam do studia. Program już trwa, więc już można wygrywać pieniądze. Pierwsze 50 zł do wygrania. Przypomnę tradycyjnie zasady i czekam na pierwszy telefon. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagrod.com. No dobra, to teraz wpatrujemy się w te zdjęcia. No, panowie mogą mieć utrudnione zadanie, bo ta piękna kobieta może odwracać uwagę panów. Natomiast no, trzeba tutaj mieć też dobre oko, trzeba być osobą spostrzegawczą, więc bez względu na płeć każdy ma szansę poradzić sobie z tą zagadką. Pytanie, kto znalazł czas, włączył telewizor o tej porze i chciałby powygrywać trochę pieniędzy, bo już taka możliwość istnieje. Ja wiem, że o takiej godzinie to naprawdę trudno by było zastać więcej osób przed telewizorem, bo wrócić z pracy do domu przed godziną 14 łatwo nie jest, więc wręcz w niektórych przypadkach jest to niemożliwe. Także kto akurat przed telewizorem jest? Może pracuje na inne zmiany, może akurat ma wolne, może odpoczywa. No to ten odpoczynek można zamienić na dobrą zabawę i przy okazji podreperować swój domowy budżet, bo można powygrywać trochę pieniędzy. Może 50 zł to nie są jakieś bardzo duże pieniądze, ale to też nie jest bardzo trudna zagadka. A jeżeli będziesz umiejętnie radzić sobie z kolejnymi zagadkami, to na tym koncie może się pojawić więcej pieniędzy i rozwiązując kolejne zagadki można sobie zgromadzić niezłą sumkę. Pierwsze 50 zł już teraz do wygrania. Tylko od Was zależy, jak szybko usłyszę rozwiązanie, jak szybko usłyszę odpowiedź. Pamiętajcie, że trzeba opisać te różnice. Te dwa zdjęcia na pozór identyczne różnią się jakimś jednym drobnym szczegółem. Musimy wiedzieć, jakim. Czy ktoś już jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie? I czekajcie na konkurencję. Pamiętajcie, że w tym programie bardzo ważne jest nie tylko to, czy potrafisz radzić sobie z zagadkami, ale to jak szybko. To jest równie ważne, bo te najszybsze osoby wygrywają w programie pieniądze. Codziennie. Dziś ta szansa pojawia się ponownie. Kto już widzi? Dobrze, ja może podyktuję numer. Jeżeli jest ktoś, kto sobie poradził z zagadką, mam nadzieję, że wybierze numer razem ze mną. Może zróbmy tak, dajmy takie 2 minuty na rozwiązanie tym okiem przed telewizorem. Mam nadzieję, że nie tylko jedna osoba, bo kolejne zagadki czekają. Gotowi? Ja na pewno jestem gotowa, żeby rozdać Wam więcej kasy. Tylko czekam, aż ktoś z Was da mi szansę. No właśnie, a propos szansy. Jest szansa na wygranie większych pieniędzy, bo 100 zł czeka, ale jak zauważyliście, jest też wyższy poziom trudności. Tam porównywaliśmy 2 zdjęcia, tutaj mamy aż 4. No właśnie, także 2 razy więcej szukania, przyglądania się. Poza tym, no inaczej patrzy się na zdjęcie pięknej kobiety, a inaczej patrzy się na zdjęcie zwierzaka. I to takiego zwierzaka, no już nie mówię groźnego, bo to akurat znaczenia nie ma, kiedy widzimy go tylko na zdjęciu i nie musimy się z nim zetknąć osobiście twarzą w twarz. Natomiast no jest trudniej z tymi zagadkami, ze zwierzakami, ponieważ po prostu zwierzaki mają sporo jakichś wzorków na ciele, jakichś centków, nieraz kropek, prążków i z tym poradzić sobie jest trudniej, ale mam nadzieję, że i to zadanie zostanie przez Was jakoś przyjęte z entuzjazmem. No, ja wiem, że jak widzimy trudniejszą zagadkę na ekranie, to trudno jest szaleć z radości, że taką zagadkę trzeba rozwiązać, nawet jeżeli próbujemy, no ale więcej pieniędzy do wygrania jest. 100 zł czeka, także spróbujmy.
Dobrze, ja od razu poproszę reżysera o ten czas na szukanie. Przy tych zagadkach.